Miro, temperatura dzisiaj na zewnątrz minusowa, ale na boisku gorąco. Za waszą sprawą przede wszystkim, bo dzisiaj postawiliście tutaj Legii Warszawa bardzo ciężkie warunki. No tak, mecz się zaczął przy ciężkiej pogodzie, ale jak nami, tak i nimi. Musieliśmy się od początku przyzwyczaić, radzić z tym minusem. Ale na początku trochę, nie mogę powiedzieć, że zaczęliśmy słabsze. Dobrze wyglądaliśmy cały mecz, ale myślę, że druga połowa daliśmy bardziej swój rytm, który Legii ciężko było się przyzwyczaić. I szkoda, że nie wykorzystaliśmy te okazje, które mieliśmy. Naprawdę mieliśmy sporo okazji, a które nam się po prostu dzisiaj nie udało ich wykorzystać. Dzisiaj bardzo dobrze wyglądał nasz środek pola dzięki innymi. Za twoją sprawą, ty wydaje się, że byłeś najlepszym zawodnikiem dzisiaj Krakowi. Również na pochwałę zasługuje Milan Dimun i Javier Hernandez. Naprawdę niewiele miejsca pozostawialiście legionistom tutaj i praktycznie środek pola był zablokowany z naszej strony. No dobrze graliśmy, naprawdę Milan też zagrał i Javi. Nie mogę tak pojedynczo mówić. Myślę, że wszyscy zawodnicy zagrali dobry mecz. Słabo punktu dzisiaj. Myślę, że nie było naszej drużyny, ale mówię, że szkoda, że nie wykorzystaliśmy tę sytuację, bo przed meczem mówiliśmy, że jeśli będziemy mieli jedną czy dwie okazje, musimy ich wykorzystać, bo kiedy grasz mistrzem Polski, nie możesz tracić dużo okazji, a że nie będziesz dostał co z tyłu. A dzisiaj mieliśmy sporo okazji i naprawdę szkoda, że nic nie padło w siatku Legii. Biorąc pod uwagę całe spotkanie, remis uważasz, że jest sprawiedliwym wynikiem, czy jednak jesteśmy skrzywdzeni tutaj? Myślę, że nie mógł powiedzieć, że jest sprawiedliwy. W końcu miał tu okazję, którą Jechelik wybił piłkę z linii, ale my mieliśmy z tego 5 bardzo dobrych okazji, które są musiały być bramką w takim meczu. Myślimy, że na końcu wynik nie jest był sprawiedliwy, że powinniśmy wygrać ten mecz.